Jesteśmy absolutnie przeciwni budowaniu kolejnej linii, która będzie kończyła się w Gorzyczkach, w sytuacji, w której po stronie czeskiej nie ma żadnej infrastruktury. Czesi będą dopiero w 2048 roku decydowali, czy cokolwiek budować i po jakim przebiegu. W związku z tym nie rozumiemy, komu i czemu ta linia ma służyć. Na stronie internetowej CPK jest prognoza intensywności ruchu kolejowego obejmująca całą Polskę, z której wynika, że szlak przebiegający właśnie po linii 170, która ma biec od Katowic w kierunku Ostrawy, teoretycznie przez Gorzyczki, jest tamten potok pasażerów jest marginalny, jest pomijalny. Tymczasem koszty budowy tej linii są ogromne. To jest jeden z aspektów. Drugi aspekt, który dotyka wszystkich tych, którzy są zagrożeni wywłaszczeniami, dotyczy zasad, na jakich wywłaszczenia miałyby być realizowane. Dlatego, że panie premierze, problem polega na tym, że wszyscy, jak tutaj stoimy, mamy jakieś swoje interesy życiowe, nie wiem, mamy kredyty hipoteczne pozaciągane, mamy domy, w których mieszkamy. Jeżeli już państwo, które przecież nie jest elementem zewnętrznym, opresyjnym wobec nas, tylko jest instytucją powołaną dla nas, tak ma nam służyć, to my decydujemy o tym, kto rządzi i jakie podejmuje decyzje w naszym interesie. Więc jeżeli państwo decyduje o tym, aby nas z naszych domów wyrzucić, czy w każdym razie przenieść gdzieś, to powinno nam zapewnić możliwość restytucji tego majątku, którego nas pozbawia. Innymi słowy, jeżeli mam dom z ogrodem, z jakąś infrastrukturą, to ja mam prawo otrzymać rekompensatę, która pozwoli mi na utrzymanie mojego stanu posiadania, może w innym miejscu, ale odtworzenie go. Tymczasem pan minister Horała powtarza, że odszkodowania mają być wypłacane w wartości rynkowej. Teraz panie premierze, zobaczmy, co się dzieje. Jeżeli mamy do czynienia z domem, który jest wart powiedzmy 1,5 miliona złotych na rynku, normalnie, gdyby to był rynek, to w momencie, kiedy od kilku lat trwa cały czas w mediach nagonka czy informacja jest powielana, że będzie tędy przebiegała linia, to ta wartość jest praktycznie zerowa. Ten dom jest nie do sprzedania. W związku z tym co? Ja dostanę wartość rynkową, która tak naprawdę jest, nie wiem, może połową realnej wartości, za którą mógłbym odtworzyć taki dom w innym miejscu. Czy to jest sprawiedliwe? Czy państwo mnie ma na uwadze mój interes, czy mnie okrada? No to są proste pytania na proste odpowiedzi. Dlatego to nas niepokoi. Poza tym mamy do czynienia jeszcze z takimi osobami, które nie będą wywłaszczone, a obok których domów ma przebiegać linia. Panie premierze, wyobraźmy sobie sytuację, gdzie dziś mieszkam w domu przy ogrodzie botanicznym, przy parku, przy lesie, gdzie mam sarny, gdzie mam czyste powietrze, mam spokój, wracam do domu, żeby odpocząć, a jutro obok tego domu będzie mi jeździł pociąg z prędkością 250 km na godzinę. Ja nie mam prawa tak naprawdę do niczego. W tej chwili w ustawie bodaj prawo ochrony środowiska jest przepis, który mówi o obszarze ograniczonego oddziaływania i odszkodowaniu, które obejmuje właśnie tego typu konsekwencje. Natomiast w projektach, z tego co wiem, te zasady mają być zniesione. W związku z tym zmienia się w zasadniczy sposób wartość oczywiście mojej nieruchomości, ale też jakość mojego życia. A państwo mówi mi, że to jest wszystko normalne, także powinienem się z tym pogodzić w imię jakiegoś wyższego dobra. Więc pytam, jakie jest wyższe dobro niż dobro obywateli, którzy w tym państwie mieszkają? Tego nie potrafię zrozumieć. Przecież